Dzień dobry kochani, witam bardzo serdecznie. Witam wszystkie zodiakalne lwy i zrobimy sobie dla Was takie ogólne czytanie na sierpień 2020 roku. Dzisiaj mamy 15, więc chciałabym się dzisiaj uwinąć z resztą horoskopów, bo zostało mi tutaj, dosłownie zostały mi 4 znaki, oprócz Waszego znaku jeszcze 3 później zrobimy. No bo jesteście już gdzieś tam, powiedzmy brzydko mówiąc, na końcu stawki. Tutaj było takie przyjęte kryterium, nie wiem czy wiecie, po prostu liczby komentarzy pod filmami lipcowymi. I te znaki, gdzie tam było najwięcej komentarzy, no to po prostu były realizowane w pierwszej kolejności. No i to jest taka ważna informacja dla Was, ponieważ w przyszłych miesiącach również w ten sposób będziemy to robić. Takie będzie kryterium i tak będzie ustalana kolejność. Więc jeżeli chcecie, żeby właśnie czytanie dla Waszego znaku było robione w pierwszej kolejności, było szybciej, no to oczywiście zostawiajcie komentarze pod filmem. Ja będę po prostu patrzyła, jaki tutaj jest poziom zainteresowania poszczególnymi znakami. No i myślę, że to jest takie najbardziej sprawiedliwe rozwiązanie. Więc będzie po prostu to zależne od Waszej aktywności. Także zostawiajcie komentarze. Jeżeli Wam się film będzie podobał, to również proszę o zostawienie łapek w górę. No i jeżeli oczywiście nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, to też serdecznie do tego zachęcam. Jak wiecie, te filmy, które tutaj są publikowane ogólnie, są przeznaczone dla masy, dla po prostu ogółu, dla kolektywu lwów. I oczywiście, że zapewne nie w życiu każdego lwa będą się działy dokładnie te same rzeczy. Jest to niemożliwe. Możliwe, niewykonalne, nierealne, więc też no, jeżeli film z Wami nie koresponduje, to nie próbujcie tutaj jakoś na siłę sobie tam dopisywać jakieś otoczki i tak dalej, i tak dalej. Zawsze można po prostu zgłosić się po czytanie prywatne, jeżeli ktoś ma taką potrzebę. Teraz są akurat te czytania takie horoskopowe typowo, są w promocji u mnie na kanale. Czyli można sobie zamówić na przykład czytanie na 30 dni, czyli na najbliższy miesiąc we wszystkich sferach życia za 30 zł. To jest takie bez limitu pytań, czyli właśnie możecie pytać o co chcecie tutaj w perspektywie oczywiście najbliższego miesiąca. Natomiast jeżeli ktoś by chciał coś szerzej, no to może sobie zamówić na przykład czytanie roczne we wszystkich sferach życia bez limitu pytań, czyli tam wiecie miłość, relacje, uczucia, praca, finanse, zdrowie, samopoczucie i ten roczny horoskop kosztuje obecnie w promocji 50 zł. Także zapraszam, zachęcam, jeżeli chcecie sobie skorzystać. Jeszcze teraz przed moim urlopem prowadzę zapisy później. No będzie to troszeczkę jakby opcja prawdopodobnie ograniczona, bo nie wiem właśnie jak będzie wyglądała moja aktywność na kanale podczas urlopu. Ja tam oczywiście jak to zodiakalna panna no, pracować pewnie będę, nawet będąc na urlopie, ale na pewno nie w takim wymiarze jak na co dzień. Dobrze, drogie lwy, przechodzimy sobie do Waszej wróżby, do Waszego horoskopu. Co tutaj w kontekście sierpnia nam się chce pokazać? Co tutaj w kontekście sierpnia? Najpierw taką, wiecie co, ogólną energię dla zodiakalnych lwów. Co tutaj na sierpień właśnie chce nam się pokazać a propos zodiakalnych lwów? O, jakiś znak miał już tę kartę. Chyba to było właśnie w czytaniu horoskopowym, o ile pamiętam, na sierpień. To jest ciekawe, bo to jest dama podarunków i tutaj oczywiście, że chodzi o różnego rodzaju podarunki, różnego rodzaju prezenty. Mogą to być prezenty jakieś oczywiście takie materialne, a mogą to być prezenty niematerialne, więc tutaj albo Wy będziecie hojnie kogoś obdarowywać czymś, albo ktoś może po prostu obdarować Was. To jest właśnie otrzymywanie. To może być otrzymywanie takich po prostu wszelkich błogosławieństw od losu, od życia. Czucie się takim wybrańcem losu, że tutaj po prostu poszczęściło mi się, tak? Czyli otrzymuję
no, różne tutaj właśnie błogosławieństwa, których być może wcześniej nie miałem, nie miałam. To może być błogosławieństwo miłości, to może być błogosławieństwo zdrowia, to może być też błogosławieństwo jakiegoś tak faktycznie takiego dobytku w sensie ekonomicznym, finansowym. Różnego rodzaju takie właśnie dobrodziejstwa tutaj mogą się sypać. Ja jeszcze sobie dopowiem tą kartę główną, bo ona tak naprawdę no, sama w sobie może mieć wiele znaczeń, więc warto tutaj dopowiedzieć. Czwórka mieczy. Wiecie co? Tutaj chodzi bardziej prawdopodobnie o taką waszą wewnętrzną przemianę, chociaż no też może być właśnie, że te osoby, które gdzieś tam bardzo mocno chorowały i to mogły być takie już powiedziałabym obłożne choroby, gdzie no, była sytuacja poważna, czy nawet jakaś hospitalizacja, czy powiedzmy osoby, które w jakiś tam sposób były skazywane na siedzenie w domu, na siedzenie w domu, na leżenie w łóżku z różnych powodów, ktoś mógł tutaj mieć jakiś przymusowy urlop, ktoś po prostu gdzieś tam no, był po prostu bez pracy, no i musiał właśnie na pewien czas jakąś aktywność porzucić. Ktoś mógł być wyłączony po prostu z takiej zwykłej, codziennej, życiowej aktywności. Nawet powiedziałabym, że na kwarantannie tutaj ktoś mógł być. Też tak, taka opcja wchodzi w grę. No i jakby ten czas takiego zastoju, takiego wycofania, takiej izolacji od ludzi dobiega końca, ponieważ albo ktoś tutaj do was przychodzi z podarkiem i to jest taka zupełna odmiana, czyli faktycznie wy możecie mieć coś takiego tutaj, że wasza sytuacja była nie do pozazdroszczenia, ale prezent przychodzi tak jakby z zewnątrz, czyli jeżeli na przykład by chodziło o pracę, to przychodzi ktoś, czy przychodzi jakaś wiadomość, że ktoś wam tutaj coś na przykład załatwił, ktoś coś w waszym imieniu po prostu podziałał, gdzieś tam was polecił na przykład. Ja mówię tutaj tylko oczywiście w kontekście pracy, podaję to jako przykład, bo tutaj różne to mogą być sytuacje, ale właśnie też taka niewidzialna ręka, taka niewidzialna pomoc tutaj też by mi się mocno pokazywała. Ktoś mógłby po prostu wam tutaj pomóc wrócić do zdrowia, pomóc wrócić do jakiejś równowagi. Bo ta czwórka mieczy to też jest taki czasami okres w życiu z naszego własnego wyboru, kiedy my po prostu no, mamy wszystkiego dosyć i chcemy się świadomie odizolować od świata, od ludzi. Chcemy mieć po prostu czas na przemyślenia. I tutaj rzeczywiście też może do was właśnie przyjść taka świadomość, żeby otworzyć się na przyjmowanie. I wtedy faktycznie, kiedy się otworzymy na przyjmowanie, kiedy uznamy siebie za jednostki godne otrzymywania, no to gdzieś tam właśnie ta energia zaczyna działać, te niebiosa zaczynają się otwierać, w sensie przenośnym oczywiście, i właśnie te podarunki spływają. Tu jest taki inny aspekt jeszcze damy podarunków, jak zatajanie informacji, zawsze o tym wspominam również w kontekście, bo to jest coś ważnego. Tu nie chodzi o jakieś oszustwa, malwersacje, zatajanie na przykład informacji podatkowych, czyli tam nierozliczanie się powiedzmy i takie rzeczy, żeby ktoś sobie nie pomyślał, bo to jest bardzo pozytywna karta i tutaj nie chodzi o jakieś takie złe rzeczy po prostu, czy to nie jest nakłanianie was w tej karcie do tego, żebyście takie rzeczy robili, żebyście coś zatajali, ale tu chodzi, wiecie co, o to, że być może wy nie do końca powinniście na przykład tutaj ujawniać ten wasz stan, nie do końca wszystkie te procesy przemiany, które się w was dzieją. Być może pewne rzeczy należałoby tutaj pozostawić dla siebie, bo po prostu ludzie mogliby tego nie zrozumieć, mogliby was uznać za jakichś dziwnych, za po prostu no jakichś takich niezrównoważonych i tak dalej, bo faktycznie tutaj dzieje się przemiana w was jako ludziach i wy możecie nie być już takimi samymi ludźmi po dokonaniu tej przemiany. O czwórce mieczy mówi się, że jest to karta małej śmierci. No jest to dla mnie takie właśnie otwieranie się na otrzymywanie darów, które tak naprawdę od zawsze były ci przynależne, bo zasługujesz na to tak samo jak każdy inny człowiek, tylko tutaj no być może na jakiś czas o tym zapomniałeś, zapomniałaś. To jest też może taka nietypowa energia dla lwa, jeżeli chodzi o czwórkę mieczy, bo lew to jest taki, wiecie, czynny, tutaj mamy żywy ogień, tutaj musi się dziać, tutaj show must go on i tak dalej, ale nawet i ten lew, nawet i osoba taka
której zawsze wszędzie jest pełno, która działa z ogniem, która właśnie ma tę taką dynamiczną energię, potrzebuje od czasu do czasu wystopowania. I tutaj właśnie to wystopowanie będzie dla Was dobrym pod tym względem, że ono otworzy drogę do otrzymania czegoś, otrzymania jakiegoś daru. Wiecie co, czasem trzeba na przykład się wycofać z takiego realnego życia, trzeba zacząć gdzieś tam medytować, siedzieć w ciszy i spokoju, po to, żeby sobie na przykład uświadomić, że ja mam jakiś talent, powiedzmy, jakiś ukryty dar. I właśnie to może być też to, że w ciszy znajdziesz tą odpowiedź, w ciszy właśnie ta informacja do Ciebie przyjdzie, że Ty masz jakiś właśnie ukryty potencjał, ukryty dar. I to nie jest tak naprawdę dla Ciebie takim stricte podarunkiem, bo Ty prawdopodobnie zawsze to miałeś czy miałaś, ale mogło się to aktywować tylko w specyficznych warunkach, więc dopóki Ty brałeś udział w takim realnym życiu, w takim wyścigu szczurów, gdzieś tam goniłeś, goniłaś, no to Ci się to nie uaktywniało. Natomiast w momencie, kiedy z własnego wyboru bądź przymusowo musiałeś czy musiałaś gdzieś tam osiąść, no to właśnie to do Ciebie przychodzi, zaczynasz to dostrzegać, bo wcześniej może tego nie dało się dostrzec, bo to było w jakiś sposób zagłuszane. Nie dało się usłyszeć tego wewnętrznego głosu i tym podarunkiem będzie właśnie taka świadomość, że możesz coś zrobić, że masz taki talent, że masz w sobie potencjał do jakichś zmian, do zrobienia czegoś właśnie i dla siebie, i dla innych być może. Ogromny podarunek, ale ogromny podarunek niesie też za sobą ogromną odpowiedzialność. I w tej czwórce mieczy to jest takie dojrzewanie wewnętrzne, aby tę odpowiedzialność unieść tutaj na swoich barkach. Co Wam będzie pomagało w sierpniu? Król denarów. No proszę, faktycznie jakiś może się znaleźć hojny wujek, który tutaj Was obdaruje czymś takim w kontekście materialnym, wspomoże finansowo, zasponsoruje, nie wiem, jakieś leczenie, czy coś takiego. Co Wam będzie przeszkadzało w sierpniu, drogie lwy? Cesarzowa. Wiecie co? Bo tutaj, jeżeli wy jesteście kobietami na przykład, to wy możecie być takie dumne, nie? Wy nie chcecie przyjąć pomocy od tego mężczyzny, pomimo tego, że na przykład no, jesteście tą cesarzową, więc zasadniczo jesteście osobami niezależnymi, potraficie na siebie zarobić, potraficie się utrzymać, ale nawet i cesarzowa może mieć gorszy czas, nawet i cesarzowa może zachorować, nawet i cesarzowa może być chwilowo wyłączona z działalności, bo może na przykład z jakiegoś powodu tej działalności nie może prowadzić w tym momencie, może ona jest w ciąży, może potrzebuje właśnie jakiejś pomocy, takiego silnego ramienia. Tu nie musi być to mężczyzna, z którym Wy w ogóle jesteście razem, w sensie związku, chociaż mógłby być i Wy tutaj nie chcecie właśnie być może być taką utrzymanką, ale może to być też Wasz szef, czy jakiś przyjaciel, osoba, która właśnie wychodzi z pomocną dłonią, która być może zaproponuje właśnie jakąś pomoc finansową i będzie Wam przeszkadzała ta wewnętrzna cesarzowa, ponieważ ona powie nie, zrodzi się w niej taki bunt, że przecież ja tutaj sama potrafię na siebie zarobić, ja jestem kobietą niezależną, ja nie potrzebuję jałmużny i tak dalej, ale to nie będzie żadna jałmużna. Tutaj w Damie Podarunków mamy jasno powiedziane, że ten podarunek jest dawany Wam z potrzeby serca, to są czyste intencje i dobrze byłoby to po prostu przyjąć, bo teraz Wam to pomoże, a za jakiś czas Wy będziecie mogli się też odpłacić i pomóc, dajmy na to, temu człowiekowi tutaj. To może być, wiecie co, też jakiś po prostu mężczyzna w Waszym otoczeniu z trygonu ziemskiego, panna, byk, koziorożec, to może być nawet jakaś instytucja tutaj przedstawiona, instytucja finansowa, być może ktoś ma był wcześniej dobrze sytuowany, miał dobrą pracę, no ta praca może została stracona właśnie w wyniku epidemicznych różnych tam sytuacji. No i teraz powinniście się zgłosić tutaj do jakiegoś urzędu, aby otrzymać na przykład jakieś środki socjalne, ale no najzwyczajniej tutaj niektórym jest po prostu wstyd, że wcześniej właśnie tak dobrze prosperowaliśmy, a tutaj mam się zgłaszać do urzędu, no to jak to? To jest taka ujma na honorze, ale pamiętajcie, że to jest tylko taki być może gorszy okres, ale on nie będzie trwał wiecznie. Teraz ktoś Wam pomoże, ale za chwilę Wy staniecie na nogi i Wy będziecie mogli pomagać na przykład innym ludziom, którzy znajdą się w potrzebie, więc po prostu ten swój dług spłacicie, bo tutaj widać, że Wy być może jesteście tacy właśnie bardzo honorowi, że jak to, ja tutaj samodzielnie muszę wszystko, ale właśnie tutaj dobrze byłoby się zwrócić o tą pomoc, przyjąć tę pomoc. Jaka jest rada dla Was?
Tak, karta sprawiedliwości, czyli właśnie gdzieś tam postąpić w tej sytuacji sprawiedliwie, czyli właśnie zrównoważyć tę energię, przyjąć coś. Karta sprawiedliwości też mówi o różnych takich właśnie urzędowych sprawach, czyli załatwić to, jeżeli faktycznie tu jest potrzebne na przykład pójście, złożenie jakiegoś wniosku, to zróbcie to, dopełnijcie tych formalności, tak żeby wasze działania też nie zależnie co robicie, żeby wasze działania były uczciwe. Tutaj wiecie co, gdyby się tak zdarzyło, że ktoś wam by proponował jakieś środki, które nie do końca są legalne, no to w tym kontekście ta karta sprawiedliwości oznaczałaby nie przyjmuj, ale ja tu nie widzę jakichś złych intencji, czegoś co ktoś by wam miał dawać, czego z punktu widzenia jakiejś moralności, etyki, z punktu widzenia prawa miałoby nie zostać przyjęte. Wręcz przeciwnie, tutaj raczej karty mówią, abyście po prostu te dary przyjęli. Więc nawet jeżeli jesteście w tym momencie na jakiejś gorszej pozycji, to pamiętajcie, że wy nie przestaliście być tą cesarzową. Ona nadal w was jest i wy dalej tą cesarzową jesteście. Natomiast nawet cesarzowa może sobie pozwolić na gorsze dni, na trudniejszy okres i nie ma w tym absolutnie nic złego, nie ma w tym żadnego wstydu. Tak to wygląda dla zodiakalnych lwów. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam was gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.